W XVII wieku południowym sąsiadem Rzeczpospolitej było Imperium Osmańskie. Na jego czele stał sułtan, którego władza w państwie była właściwie absolutna. W XV i XVI wieku stosunki Polski z Turcją układały się na ogół poprawnie. Sporym cieniem na nich kładły się regularne, rabunkowe najazdy Tatarów, lenników Turcji, na ziemię Rzeczpospolitej. Tatarskie napady przynosiły duże straty nie tylko materialne, ale i ludzkie. Napastnicy brali w niewolę, czyli jasyr, ludność, aby wymusić zajeńców okup lub sprzedać ich jako niewolników. Drugim powodem napięć stała się sprawa Mołdawii, gdzie oba państwa rywalizowały o wpływy i kontrolę nad tym obszarem. Od drugiej połowy XVI wieku zaczął się pojawiać trzeci powód. Na Turcję zaczęły sunąć wyprawy łupieskie organizowane przez kozaków, którzy byli formalnymi poddanymi Rzeczpospolitej. Natomiast bezpośrednią przyczyną konfliktu, który wybuchł na początku XVII wieku, było udzielenie przez Polskę pomocy Habsburgom w walce z popieranym przez Turcję księciem Siedmiogrodu. Armia turecka początku XVII wieku jest jedną z najpotężniejszych w Europie. Opiera się na doborowej piechocie zwanej janczarami oraz silnej artylerii. Do służby w janczarach wcielano wziętych do niewoli kilkuletnich chłopców pochodzących z niemuzułmańskich rodzin. Nawracano ich na islam i poddawano wieloletniemu intensywnemu szkoleniu. W jego efekcie otrzymywano zdyscyplinowaną, odważną do granicy szaleństwa, ślepo posłuszną oraz świetnie przygotowaną do walki piechotę. Janczarzy walczyli w oparciu o przygotowane przed bitwą fortyfikacje polowe, które miały ich zasłaniać przed atakami jazdy. Starcie prowadzili przede wszystkim przy użyciu łuków oraz broni palnej. Na wieść o tureckich przygotowaniach do wojny, do Mołdawii w 1620 roku wkraczają wojska koronne pod dowództwem hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Dochodzi do bitwy pod Cecorą, w efekcie której oddziały polskie rozpoczynają odwrót w stronę granicy Rzeczpospolitej. W trakcie niego, na skutek upadku morale wśród żołnierzy, dochodzi do rozbicia polskiej kolumny i masakry wojska przez Tatarów. W bitwie ginie również polski głównodowodzący. W obliczu dalej grożącego najazdu tureckiego Sejm uchwalił nowe podatki na armię. Na czele wojska postawiono hetmana Jana Karola Chodkiewicza. Licząca 55 tysięcy żołnierzy armia, w której było też 20 tysięcy kozaków, w sierpniu 1621 roku ruszyła w stronę Mołdawii. Obóz rozbito pod Chocimiem i tam też założono umocnioną pozycję i czekano na Turków. Na początku września pod polskie umocnienia podeszła ponad 100-tysięczna armia turecka. Rozpoczęło się trwające miesiąc oblężenie, w trakcie którego wojska polskie z powodzeniem odparły kolejne szturmy, zadając oddziałom wroga duże straty. W armii tureckiej pojawiły się problemy z zaopatrzeniem oraz szerzącymi się w wojsku chorobami. Ta sytuacja zmusiła Turków do rozpoczęcia rozmów pokojowych. W ich trakcie ustalono, że Mołdawia pozostanie w tureckiej strefie wpływów, natomiast Polacy i Turcy wzajemnie zobowiązali się powstrzymać od najazdów kozaków i Tatarów. W 1669 roku znajdująca się u szczytu potęgi Turcja przyjęła pod ochronę kozaków znajdujących się wtedy w konflikcie z Rzeczpospolitą. Pod pretekstem ochrony ich interesów w 1672 roku Turcy z pełną siłą uderzyli na Polskę. Kraj był pogrążony we wewnętrznych konfliktach i zupełnie nieprzygotowany do wojny. Armia osmańska szybko zdobyła największą twierdzę graniczną Rzeczpospolitej, czyli Kamieniec Podolski, po czym rozpoczęła oblężenie Lwowa. Król Polski, Michał Korybut-Wiśniowiecki, zgodził się na podpisanie pokoju w Buczaczu, na mocy którego Turcja uzyskuje Podolę, południową część Ukrainy, a Rzeczpospolita dodatkowo zobowiązuje się do płacenia rocznego haraczu. Teoretycznie w ten sposób Polska stała się państwem zależnym od Turcji. Przerażona warunkami pokoju szlachta nie dopuszcza do ratyfikacji porozumienia i uchwala podatki na wojsko. Dowództwo nad nim obejmuje hetman Jan Sobieski. W 1673 roku wojsko koronne przechodzi do ofensywy, ruszając na Mołdawię. W trakcie kampanii odniesiono wspaniałe zwycięstwo w bitwie pod Chocimiem, która toczyła się dokładnie w tym samym miejscu, co batalia z 1621 roku. W tym jednak starciu role były odwrócone. Turcy zajęli dawne pozycje polskie pod zamkiem, a Polacy szturmowali. Polskiej piechocie udało się gwałtownym atakiem wedrzeć nawały obronne, które następnie rozkopali. Przez wyrwy w szańcach ruszyła do szarży husaria. Klęska turecka była całkowita. To zwycięstwo utorowało Janowi Sobieskiemu drogę do korony. Po śmierci Michała Korybuta-Wiśniowieckiego został wybrany nowym władcą w 1674 roku.
walki z Turkami zakończyły się w 1676 roku rozejmem w Żurawnie. Polska nie odzyskuje utraconych terenów, jednak nie musi płacić upokarzającego haraczu. W 1683 roku potężna armia turecka wkracza na ziemię Habsburgów i sunie na Wiedeń. Związana w tym momencie sojuszem z Austrią Rzeczpospolita rusza z odsieczą austriackiej stolicy. Na czele wojsk staje osobiście Jan III Sobieski. Po przybyciu na miejsce polski król zostaje wybrany głównodowodzącym całej armii koalicyjnej. Liczy ona około 70 tysięcy żołnierzy, w tym 27 tysięcy Polaków. Wiedeń natomiast oblegała największa zgromadzona w XVII wieku armia turecka, która liczyła według części historyków nawet około 300 tysięcy ludzi. Dowództwo nad nią sprawował wielki wezyr Kara Mustafa. 12 września 1683 roku odsiecz dociera do austriackiej stolicy. Podczas gdy oddziały niemiecko-austriackie wiążą siły osmańskie w Dolinie Dunaju, wojska polskie wraz z artylerią mozolnie pokonują gęsto zalesione wzgórza Lasu Wiedeńskiego i wychodzą na bok niczego nie spodziewającej się armii tureckiej. Potężna szarża husarii przełamała linię wroga, dając zwycięstwo wojskom koalicyjnym. Mimo zwycięstwa Wiedeńskiego, wojna z Turcją trwała jeszcze kilkanaście lat i zakończyła się podpisaniem pokoju w Karłowicach w 1699 roku. Na jego mocy Polska odzyskała utracone w 1672 roku tereny. Pokój ten kończy ostatecznie wojny polsko-tureckie. Co ciekawe, gdy przyjdzie ciężki dla naszego kraju czas upadku, to Turcja będzie jedynym państwem, która nie uzna dokonanych w XVIII wieku rozbiorów.